Kurczę. A widać twoje oczy w ogóle? Może też jasne te. Nie, widać mam kolorówkę. Tęczówkę. Ja jesteś problemna dziewczyna, ale nie potrafisz tego wymówić. Chyba jestem tak pozytywistycznie nastawiona do życia. Wszyscy uczestnicy reality showów są zawsze pozytywistycznie nastawieni do życia. Ja się od nich też nauczyłam. Błagaj, nie popełnij takiego foie gras. No nie jestem Alfą i Romeo. Każdy może być Alfą i Amebą. Alfą i Amebą. Musisz się wyprostować. Piórz do przodu. Upadki razem. On był taki jak ty. Wow, zaufaj mi. Dzień dobry, kochani. Nie witaj mi się na starym nagraniu. Witamy was serdecznie w kolejnym filmie i dziś będzie film, który na naszym kanale kiedyś gościł regularnie, a teraz postanowiłyśmy znów powrócić do tego, żebyście się nie zanudziły. Dzień dobry, również witam się z wami bardzo serdecznie i zapraszamy do oglądania. Co to za wrażenie, że jak ja tak spokojnie mówię, to ty masz takie... Nie, po prostu czekam na przerwę, kiedy będę mogła coś wtrącić. A, przepraszam. Ja tak chciałam trochę dodać nam... Boże, jak się chce spać. Muszę się trochę rozbudzić, bo spać mi się tak chce. Bo! Nie strasz mnie, bo siedzę na filiżankach. Zaraz popękają. Dobrze, nie na jajkach. Ja kiedyś jajko wysiedziałam i nie będę teraz w tym opowiadać. Miałam 4 lata. Twoje dziecięce fantazje są naprawdę wyjątkowe. Strasznie dawno nie było home decor holu, więc jest. Pokażemy rzeczy starsze, rzeczy z targów staroci, oczywiście vintage retro, które gra w naszej duszy nie od dziś. I jeżeli nas oglądacie od dłuższego czasu, to na pewno to wiecie, ale będą też rzeczy nowe, na przykład z action, mam coś do pokazania, ale wartego uwagi. Także nie przedłużając, zapraszamy do oglądania. Kto pierwszy? Ten lepszy. Na wstępie jeszcze dodam, że jeżeli oglądacie wszystkie nasze filmy, to niektóre rzeczy mogły wam gdzieś przemknąć. Natomiast no, jest to format często oglądany przez osoby, które vlogów nie oglądają. Zatem. Zatem pokażę wam, Izunia, 3000, jak moda na sukces. To będzie po prostu produkt jak moda na sukces. 3499 odcinek, a to jest po prostu 3450 sztuka. Wiecie, że uwielbiam wszelką porcelanę białą w niebieskie kwiatuszki i tutaj znalazłam na targu staroci na kole taką piękną filiżankę ze spodeczkiem. Nie posiada żadnej sygnatury, natomiast mi to absolutnie nie przeszkadza. Tutaj jeszcze ma taką złotą lamóweczkę dookoła, ledwie widoczną, ale ja widzę. Ona pewnie już jest troszeczkę starta i dlatego ją ledwo widać. Tak, można się tego domyślić. Tak dokładnie jest. Natomiast to nie jest żaden problem. Starsze rzeczy mają to do siebie, że są starsze i są używane i praktycznie zawsze może być jakiś taki mały detal starter, bo coś tam się mogło stać, ale dajcie im następną szansę, bo one na to zasługują. Ja powiem tak jak z człowiekiem, no w pewnym wieku to już i wątroba nie ta, i serduszko, i trzeba brać akart, czy tam bisokart. Dlatego te filiżanki mogą być nie do końca w idealnym stanie, ale najważniejsze jest to, że mają duszę i bardzo do mnie pasują. Zresztą te rzeczy, które będę pokazywać, w ogóle do siebie pasują. To prawda. Piękne są te chabry, naprawdę, bo to są chabry moim zdaniem. Patrzę, tak, to są chabry. Bardziej znam się na ptakach niż na kwiatach, ale to chyba są chabry. Picie kawy z takiej filiżanki jest na pewno bardzo, bardzo przyjemne. No, to znaczy na pewno, my wiemy, że jest przyjemne, a jeżeli wy jeszcze nie, to się dowiedzcie. Odstawię za ciebie, nie połóż się. Może się skończyć tak, że wyląduję z tą filiżanką w zadku. Ja z kolei kupiłam sobie coś, co też mi się wydaje, że mogło gdzieś przepchnąć przez vloga, ale nie pamiętam którego, więc nie podam. Bardzo, bardzo mi się spodobała taka oto przepiękna patera. O, proszę, Magda, pokaż państwu. Słyszę. Będę pokazywała na tle swojego biustu, a ty opowiadaj. Jest to patera Jana Sylwestra Drosta i Eriki Drost. To jest coś tak fantastycznego. Jest to patera ze szkła sodowego i jest to patera Zodiak. Jak widzicie, ma 12 znaków Zodiaku i wydaje mi się, że to jest coś bardzo, bardzo oryginalnego i uwielbiam takie rzeczy, jeżeli chodzi o serwowanie do stołu ciasta, czy
zasadzie na takiej paterze możecie dużo rzeczy zaserwować, ale wydaje mi się, że to jest zawsze taki ładny, elegancki element. Widzę, że pokazujesz dalej znaki z obiegu. O, jest mój skorpionek. Tak jak wcześniej wspomniałam, jest to szkło sadowe prasowane. Ogólnie szkło tych projektantów bardzo mi się podoba. Jest to oczywiście szkło starsze. Ta patera jest chyba z lat, tak mi się wydaje, że z lat 70. I musicie zwrócić uwagę na to, że to są takie niepowtarzalne, wyjątkowe wzory, które są na tyle charakterystyczne, że łatwo właściwie odróżnić, że taki projekt to jest jakaś huta, jakieś piękne, stare, szklane wykonanie, a nie takie powszednie, byle co, jakie teraz można często spotkać w sklepach. To nie oznacza, że w sklepach nie ma ładnych rzeczy i z hut, które jeszcze działają, tylko trzeba się rozglądać. Jak mi się bardzo podoba. Nawet jeżeli ma delikatne, nosi delikatne ślady użytkowania. Pięknie to nazwałaś, bardzo dyplomatycznie. Delikatne ślady użytkowania. Kolejna rzecz to jest szkatułka. Szkatuła. Szkatuła wolności. Tak ją nazwę. Naprawdę mam słabość do takich niebieskich akcentów. Niebieskich ozdób, niebieskich kwiatów, błękitnych, a jak jeszcze tutaj jest dodatek złota, to już w ogóle. Myślę, że super można w tym sobie poukładać na przykład bransoletki, tak jedna obok drugiej. Pierścionki, albo jakieś pierścionki. No, tak, widzę to jakoś na tego typu rzeczy. Ja się do niej tyle zbierałam i totalnie ją przyciągnęłam i to właśnie mówiłam we vlogu, że w super cenie. Nie wiem niestety, co to jest za wzór. To jest chyba angielska porcelana, tak mi się wydaje, że wygląda jak stara angielska, znaczy stara. Starsza angielska porcelana i przyznam wam, że ja widziałam kilka razy chyba serwis czy jakieś inne dodatki w tym wzorze, ale to było jakiś czas temu i nie powiedziałam ci, bo byś kupiła, bo pana po co ci. Szkatułki to jest coś, co ty lubisz i to ci rzeczywiście było potrzebne. Cieszę się, że tak bardzo dbasz o wizerunek moich finansów. Kurczę, no dla niektórych to by była durnostojka. Ja jestem ciekawa, czy wy dziewczęta i chłopcy tego typu rzeczy kupujecie, używacie, bo mi się to bardzo podoba i będzie pełniło również funkcję ozdobną, a nie tylko funkcję funkcjonalną. To dobrze. Co do funkcjonalnych rzeczy, to ja mam tutaj coś, co kiedyś wam chyba pokazywałam. Wydaje mi się, że to było dawno temu i nie pokazuję tego jako rzecz do holu, tylko przypomnę wam, że kiedyś pokazywałam taką oto, uważaj, bo tutaj są osłony. Zawsze to samo. Taką oto ogrodówkę. Jest to taka maleńka, może nie tak blisko. Nie, bo ona jest strasznie zniszczona. Jest to taka maleńka, okrągła tacka z rączkami, gdzie dookoła są kieliszki, a po środku jest miejsce na karafkę, na przykład na jakąś pyszną nalewkę, czy na jakąś mocniejszą wódeczkę, chociaż wiecie, raczej na nalewkę, bo sądząc po wielkości, tutaj się raczej zmieści taka mniejsza nalewkowa buteleczka kryształowa. I powiedziałam wam wtedy, że tyle zakupy mam. Life selling, tyle zakupy. Ja tu animuję całe te rzeczy. Powiedziałam wam wtedy, że identyczną ma moja mama i ona ją odrestaurowała. Natomiast moja jeszcze czeka chyba na to, żeby ją trochę odrestaurować, bo jak widzicie jest trochę pościerana. Twoja czeka na restaurację. Jako i my czekamy. Przez dłuższy czas nie mogłam dokupić do niej kieliszków, dlatego że były tylko te osłonki. One są teraz bardzo czarne, jak widzicie, bo to jest platerowane i wiecie, nie wygląda to najlepiej. Wiecie, jeszcze dawno nie czyściłam sreber i platerów. Któregoś dnia wchodzę do takiej rupieciarni i znalazłam takie oto malutkie, proszę bardzo, pokaż, kieliszki, które idealnie pasują do tych osłonek. No bo wiadomo, że te osłonki nie są po to, żeby z nich pić, tylko żeby mieć w nich kieliszki. Bo pamiętajcie, że kontakt alkoholu z niektórymi metalami raczej nikomu nie posłuży. A teraz mam piękny komplet, także powolutku, powolutku będę miała przepiękny zestaw, żeby do ogrodu, z dworu mego wyjść, do stołu podać właśnie taką oto ogrodówkę, tylko potrzebuję jeszcze butelkę. Jeszcze musisz wąską karafeczkę tak, bo mam karafkę, która w miarę do tego pasuje, ale to nie jest jeszcze to. Moja mama ma taką idealną i to wygląda fantastycznie. Może się pokuszę jeszcze, żeby ją oddać do
tego, żeby ją ktoś pokrył warstwą srebra. Nie wiem, pomyślę, bo też podoba mi się w takim wydaniu lekko startym, nadszarpanym, bo uważam, że nie każdy antyk musi wyglądać idealnie i perfekcyjnie, wręcz coś fajnego jest w tym, że te rzeczy są takie trochę nadszarpnięte czasem. I chcesz zadać pytanie? Dygresyjka. Chciałam powiedzieć, że nie jedynie metalom nie służy kontakt z alkoholem. Dotyczy to również niektórych przedstawicieli gatunku ludzkiego. To prawda. Zaskoczę Was! Ten wzór w ogóle w życiu byście nie pomyśleli, że żabelka będzie chapała jak ksioszynkę. Dodam tylko, że to nie jest dokładnie ten sam wzór, który jest na szkatułce. Natomiast, na puzderku można też powiedzieć, natomiast jest on bardzo podobny. Są to też również niebieskie kwiaty, liście ze złoceniem na porcelanie. I wydaje mi się, że teraz jest to naprawdę niezwykle modny i pożądany wzór, że to wygląda naprawdę elegancko. A jeszcze spójrzcie, jaką piękną ma oprawkę na żarówkę złotą. Ja do tego dokupiłam za jakieś grosze dosłownie, w Leroy się mówi jakby, w Leroy Merlin. Merlin. Kloszyk. I zazwyczaj jak gdzieś znajduję lampy na jakichś rupieciarniach czy na targach staroci, to muszę wymienić kabel, muszę wymienić oprawkę, a tutaj wszystko działało. Czy targowałam cenę na to, że na pewno nie działa? Być może. Ta lampka bardzo by tutaj ładnie wyglądała i została przez parę dni podłączona, bo ty nie masz gdzie jej postawić. Już jest tak nawciskane lampek, że nie ma w zasadzie gdzie trzymać lampek. Lubicie w ogóle takie światła punktowe, czy wolicie siedzieć przy włączonym świetle żyrandola? Bo w wyłączonym świetle to raczej nie, ale... Przy wyłączonym to się leży, kochana. Przy włączonym to się inne rzeczy robi. Nie, nie, nie. To akurat można też przy włączonym. Jak zwykle ten film jest o wszystkim i o niczym. Nie, ten film jest o wszystkim, tylko nie o home decor. Ja oczywiście, jak wiecie, jestem wielką wielbicielką szkła i jestem wielką wielbicielką szkła kolorowego, w szczególności wazonów, i pewnie już większość z Was wie, jakiej huty, jakiego projektu. Natomiast czasami jest tak, że po prostu podoba mi się kształt, kolor i wtedy kupuję sobie taki wazon. Nie jesteś zakręcona na to, że wazon kupujesz tylko ze względu na projektanta albo na wzór, ale też ze względu na to, że po prostu tam tak, Ci się podoba. Tak, oczywiście doceniam projektantów bardzo i mam swoich ukochanych i ciężko mi przejść obojętnie, ale czasami zdarza się tak, że po prostu podoba mi się wzór, w związku z tym nie mogę zostawić tego małego, biednego szklaka, który już po prostu stoi, czeka, aż go ktoś kupi. Proszę bardzo, pokaż. Jest to oto taki piękny, zielony wazon w takim w zasadzie odcieniu, powiedziałabym... Cudny jest ten odcień. Groszkowy? Świetnie to określiłaś i tutaj jest troszeczkę cieniowany od ciemniejszego dołu do jaśniejszej góry, a w środku mleczny. Przypomina mi projekt wazonu, który się nazywa Szpula, ale to nie jest ten projekt. Nie mam zielonego pojęcia, czy jest to czyjś projekt, znaczy na pewno jest to czyjś projekt, ale czyj? Nie mam zielonego pojęcia. Może być również to wazon z jakiejś manufaktury niemieckiej, może być to jakiś ząbkowicki. Trochę mi przypomina projekt Fiedorowicza, ale nie jestem pewna, w związku z tym nie chcę Was wprowadzać w błąd, ale bardzo podobał mi się ten kolor. Zielone szkła są piękne, pożądane i jest ich bardzo niewiele, a jak już są, to są strasznie drogie, więc jak jest taki piękny, nie mogłam sobie podarować i musiałam sobie kupić, cena była dość atrakcyjna. Ale wiesz, że muszę Cię zasmucić, ponieważ w ogóle Ci nie pasuje ten wazonik. Kiedy mój tata przychodzi do mnie, to mówi zawsze, wiesz co, ten jeden wiśniowy wazon to tak nie za bardzo Ci pasuje. Akurat się nie zwolniło miejsce, bo przestawiłem coś. I tak to jest zawsze. Nawet do mojego outfitu pasuje i to tak pięknie, że ja to zbliżę nawet. O, proszę. Kolor spodni, koszula i złoto. Pięknie. Czy uważacie, że Lulusia powinna mi ten oto wazon oddać? Dajcie znać, liczę na Was. Potem się rozliczymy. No, tak nie może być, tak nie może być. Przecież ty nie dopasowuje wazonu do outfitu, prawda? Jestem ciekawa, czy Was interesują kolorowe szkła w ogóle, bo mam kilka tutaj osób, które tam piszą, zróbcie film o kolorowych szkłach. Ale zastanawiam się, czy podobają Wam się kolorowe szkła, czy zwracacie uwagę tylko i wyłącznie na kolor i wzór, czy zwracacie też uwagę na przykład, czy jest to czyjś projekt, czy w ogóle wazony kolorowe feble i nie. Byłam w Indiach. To ja przywiozłam ten indyjską odmianę. Dobra, żart głupi, ale
Jakiś czas temu byłam w Action i bardzo spodobała mi się taka szkatuła, ale nie jako na biżuterię, ponieważ po prostu jest śliska, wszystko by w niej latało. No oprócz tego ona jest taka ażurowa, w związku z tym... Dlaczego to są baranki do kolczyków? Baranku do kolczyków, który gładzisz też szkatułkę. Co tu robisz? Skąd pochodzisz? Skąd się wziąłeś? Gdzie jest kolczyk twój? Żenada. Nie pytajcie nas o wiek, to nie. Tylko liczba. Jest w środku lusterko. Lusterko. I ja pomyślałam, że to będzie totalnie idealne na woski. Albo kadzidła. Woski. Chyba, że kadzidła takie trójkątne, takie stożkowe, no. Albo te takie co... Albo ty masz Palo Santo, albo... Palo Santo, Białaszowie, wiecie, ja tam te wszystkie ezoteryczne świrstwa... Nawiedzona! Przysięgam, nawiedzona! Tutaj chodzi kadzi, czadzi, wiecie? Czadzi to szczególnie. I to kosztowało chyba 12 zł, więc pomyślałam, cena wspaniała, idealna na moją kieszeń. A poza tym wygląda to tak trochę jak z India Shopu, w dobrym znaczeniu tego słowa, bo teraz to w India Shopach więcej jest chińszczyzny, niestety, z tego co zauważam. Ale muszę się też wybrać, bo pokończyły mi się kadzidła. Ja mogłaś to robić, bym kichnęła, jak było mi tak przyjemnie. To jest też bardzo fajna sprawa właśnie, no jeżeli chodzi o biżuterię, to niekoniecznie, bo jeżeli macie jakąś szlachetną biżuterię, no to po pierwsze będzie w tym latać, po drugie porysuję wam tą szybkę w środku, ja wiem, że ona nie jest jakaś szczególnie istotna. A po trzecie? Bajer. A po trzecie... Światło przez nie będzie przechodzić. Przede wszystkim no powietrze, światło powoduje bardzo często, że wasza biżuteria ciemnieje. No i trzeba ją częściej czyścić, a nikomu się nie chce, bądźmy szczerzy. Chcecie się kichać? Patrzcie, jak karma szybko przyszła. Czasami trzeba na sukę czekać kilka lat, jak tak obserwuję, a tutaj. Ale jak mi kręci. Może coś ta szkatułka na suczula. Może to Natalia Nikiel. Może. Dramat. Cena była takie. Weź mnie tym łańcuszkę, nie szeleść. Jak schowacie tam jakieś kadzidła, czy szałwie, czy Palo Santo, to będziecie też ładnie czuły ten zapach, no bo te ziórki, zawsze można sobie coś wytłumaczyć. Tutaj z tyłu to już się zrobiła na tym twoim łóżku niezła witryna pre ciebie. Kolejny projekt szklany, dlatego że nie mogłam się powstrzymać i jak wiecie, zapewne w ostatnim filmie widziałyście, ile ja mam szkatułek i ile różnych puzderek na różne rzeczy. Dlatego, że nie lubię, jak mi to wszystko tak gdzieś jest porozrzucane. Wyglądają one niezwykle luksusowo i elegancko. Zaraz kichnę, tak mi się to kichać, że nie mogę. Postanowiłam więc zaopatrzyć się w kolejną i jak ją zobaczyłam, to się zaśmiałam do Izy, o Boże, muszę ją wziąć, widzę ją czwarty raz, a Iza do mnie mówi, absolutnie, po co ci? To wygląda dla mnie totalnie jak UFO lub teraz jak patrzę, pierś. Dobra, to jest taka oto maleńka szkatułka. W środku ma przedziałki takie, które pozwalają wam sobie posegregować, nie wiem, kolczyki, pierścionki. Oczywiście nie za dużo, bo nie jest to największa szkatułka, jaką posiadam w swojej kolekcji. I jest to projekt Wacława Hanusa, wykonany w latach 80. jeszcze w Czechosłowacji. Dziękuję. I... Jak powiedziałam, ja mam słabość do takich rzeczy i mam słabość do różnych takich ciekawych projektów i zwłaszcza kiedy wiem, że są właśnie z lat 80., z lat 70., bardzo mi się podobają. Wiem, że te szkatułki były również w kolorach chyba żółtym, zielonym, no ale mi się trafiła przezroczysta i tak się składa, że bardzo ładnie pasuje mi do reszty rzeczy, także takie bezbarwne maleństwa. No czy to nie jest urocze, piękne i słodkie? Zaraz powiecie, ale szpargały! Macie rację, to są moje szpargały. Ogólnie szkło w takim ciekawym kształcie, trochę jak UFO, zawsze mi się podoba, więc jakbyście mieli i nie chcieli, zachęcam. Tym oto sposobem dobiegłyśmy do końca i jesteśmy ciekawe, co wy kupujecie do swoich domów. Czy lubicie takie rzeczy, które są starsze, nadgryzione zębem czasu, czy absolutnie muszą być idealne, nawet jak są starsze, czy
Wręcz przeciwnie, nie przeszkadza Wam to. Ja oczywiście wnioskuję, że nie wszystkim to przeszkadza, bo jak Iza ostatnio pokazała dwa talerze, które sobie kupiła we vlogu, to w większości się bardzo podobały te talerze, tylko mimo, każdy to... zwrócił Ci uwagę, że to nie są truskawki Izu. Tylko poziomki. Ale niech będą, no. Niech mu będzie. Ja jestem bardzo ciekawa, co najbardziej Wam się podobało z rzeczy, które pokazywałyśmy. I co chętnie byście przygarnęły dla samych siebie? Przygarnęlibyście dla samych siebie? Co chętnie znalazłoby się w Waszych domostwach? Widzisz? Jak bezpiecznie. Pięknie! Pięknie! Dawno tego rodzaju filmu nie nagrywałyśmy. Mamy nadzieję, że poszło to całkiem tak energicznie i płynnie. Spisujemy się oczywiście w komentarzach. Dajcie jeszcze nam znać, czy lubicie dalej tego typu filmy i czy jesteście chętne, żeby je oglądać. Bardzo chętnie poczytam, że tak. Spisujemy się w komentarzach. My kochamy Was bardzo serdecznie. Lovesy. Papsy. Bye-sy. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through.